19 lipiec 2023. 80 lat temu bombardowano Rzym. Tego dnia powieszono 12 Polaków Oświęcim. Tego dnia założono obóz koncentracyjny w Warszawie. Tego dnia Matka Boska w siekierkach podyktowała litanie. Tego dnia 19 lipca rocznica podpalenia Rzymu. 19 lipca 1830 roku Matka Boska ukazała się Katarzynę Laboure. Było to święto świętego Pauli. Tyle rzeczy dzieje się 19 lipca. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkie łaski. I prosimy za Hamburg i za Rzym. I prosimy o świętych papieży, w łączności z modlitwą naszego księdza Michała Woźnickiego, który zaczął pielgrzymować od 16 lipca tego roku i ma być w Gryczwałdzie 2 sierpnia. Jest to czas, kiedy 780. rocznica diecezji chełmińskiej. 80 lat temu, dlatego władcy świata bombardowali Hamburg, bombardowali Rzym. Była w tym również zaplanowana rzeź wołyńska. Zaczęli od 11 lipca 1941 roku, kiedy tu w Hamburgu zamordowano biskupa wietnamskiego. Tego dnia w Rzymie, nie w Dachau, umieszczono biskupa Neuhäuslera. Bombardowano Münster, Akwizom. 11 lipca 1662 roku w Monachium urodził się Maksymilian Emanuel. W jego dziękczynieniu wybudowano kościół Tatynów, gdzie jest pochowany jego syn, cesarz rzymski, król niemiecki, wnuk Sobieskiego. Jego żona, córka Sobieskiego, urodzona na Wawelu, koronowana w łonie matki. Matko Boża, patronko Hamburga, Pani Świata, wszechwładna, objawiona 2 marca 1917 roku w ikonie Matki Boskiej Wszechwładnej, jako męsko i jako Moskwy. Były to rocznice urodzin trzech papieży. I potem 2 marca jeden z tych trzech papieży został papieżem swojej urodziny, Pius XII, który był tutaj wielokrotnie w Hamburgu. Rządzi Pan Świata. Ale łaska Twoja, Panie Boże. Prosimy o świętych papieży, o świętych kapłanów. Nie tylko na Broniecką, ale również do Hamburga, miasta Twojego, Matko Boże. Wspomóż nas, wszyscy założyciele tego miasta. Założyciel Hamburga, przodek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej.